Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się oczywiście w grze Supraland. No i cóż, jest to już drugi odcinek, który muszę przyznać, nagrywam już po tym, jak zobaczyłem, że pierwszy odcinek się trochę przyjął. W sensie, wiecie, ciągnął na moment, kiedy to sprawdzam, chyba 5 czy 6 wyświetleń, nawet nie pamiętam ile do końca. Co na moje, powiedzmy, wyniki to jest wspaniały, po prostu. Właśnie na moje standardowe wyniki to jest wspaniały rezultat, więc tak, stwierdziłem, że po prostu skoro się przyjęło, to mogę jeszcze w sumie jeden odcinek nagrać, może dwa czy coś. Zobaczę ile więcej. A póki co, no, jak widzicie, już polazłem do akcji, biegam tutaj po jakichś dziwnych rzeczach, nawet nie wiem po co to wszystko. Ale tak. I zbieram monety, szukając szczęścia w tym świecie czy czegoś, nawet nie wiem do końca. O, proszę, jakiś sekrecik. No tak, dobra. No więc tak. Nie wiem co więcej powiedzieć. U, co to? Szczęśliwy łup. Przeciwnicy będą teraz częściej wyrzucać z siebie zdrowie. Tylko jeśli masz już ulicę. Nie wiem, czy to takie dobre, ale dobra. Mniejsza o to. To przy okazji kolejna skrzynka. I tym razem mamy tutaj max zdrowie plus 5. Dobra, fajnie. No więc tak, na dzień dobry już. Pełno różnych ciekawych ulepszeń. Dalej coś zwiedzać, chociaż myślę, że tutaj chyba nie powinniśmy wchodzić. Są do spróbowania i tak wleźć w to miejsce. O, dobra, hitboxy tego miejsca nie pozwalają po prostu przejść i tyle. No ale tak, w dalszym ciągu mamy jasno określony cel. Dojść do tego króla jeskich, czy co to tam było? Tak. O, jest jakiś wróg, gdzieś tu jest wróg. Halo, gdzie jesteś wróg? Dobra, chodź tutaj. I teraz gini, przypadnij. Jest was więcej? Nie, dobra, nie ma. Okej, spokojnie. I przy okazji kolejna skrzynka. Oby tu nie była jakaś pułapka, dobra. W sumie nie znam się na tym, więc nie wiem, czy będą pułapki, ale tak. Pasek zdrowia. Nowsza nowość technologiczna. O, health bar, achievement, fajnie. Pewnie graficzne prezentujące reprezentację twojego poziomu zdrowia. Jasna część paska wskazuje, jak daleko twoje zdrowie regeneruje się automatycznie. Dobra, dobra. Tutaj widzę też jakieś tory przeszkód czy coś, ale zanim to, to warto byłoby spróbować coś innego. Okej, kostka trafiła jego, 14 obrażeń, jest to jakieś super. Spokojnie, musimy tylko pobić tych wszystkich gości. Teraz powinno być dobrze. I zdobądź McGuffina z wieży czarnego kryształa. Kochanie, masz może coś do zastrzelenia tej rzeczy nade mną? Okej, dobra, czyli żeby tam dalej pójść, to musimy mieć rozwiązanie tego czegoś, a przy okazji, czy jest jakiś przycisk, który prowadzi, nie wiem gdzie, ale widziałem tam jakąś skrzynkę. Aha, z powrotem tutaj, dobra, dobra. O nie, o nie, o nie, nie, wróg mi trafił i teraz już myślałem, że nie dostanę monety, ale proszę, nie, jednak monety nadal lecą, okej. Więc nadal możemy robić rzeź, sieczkę i w ogóle. Muszę przyznać, trochę czuję się jak taki. Wiem, że pewnie większość z was ma już tego dosyć, że porównuje wszystko do D&D, ale taki po prostu wysokopoziomowy wojownik w D&D momentami. Ewentualnie może jakiś bardziej Eldritch Knight, czegoś tak, tam polskie nazwy nie pamiętam. Chyba Mistyczny Rycerz, może jakoś tak, albo pradawny. Wiecie, szybko atakuje, dużo atakuje, damage wielkie, a mamy jeszcze jakieś takie pseudo-magiczne umiejętności, typu ta kosteczka, które nie są jakieś wielkie, ale. Okej, to było piękne. Ale jednak są. No i lecę znowu, nie mogę tam się zatrzymać ani nic. Jest tutaj dużo ludzi. W sumie się da się tych wrogów nazwać ludźmi. Właśnie przeciwników, dużo jakichś rzeczy. Więc może skupmy się na sprawdzaniu co, jak, gdzie i kiedy. O, dobra. Mamy jakiś przycisk. Nowy przycisk. Okej, to odpala to tutaj. A więc tak, to chyba nie jest na ten moment. Gdzie to jest? Okej, okay. jest wróg, dobra, bij, zabij. Raczej tego teraz tutaj nie otworzymy, chyba że. W sumie tam jest tylko taka deska i kluczyk. Mimo, że w takim razie kostką się pobawić i tak udało się, tylko ten klucz leci gdzie. O, widzę trupka, bij, zabij, zanim on mnie będzie bił, zabił. Okej, okay, super, jej. Dobra. Wszystko w porządku i
Okej, dobra, podejrzewam, że kluczyk właśnie do niej będzie potrzebny, czy coś, tylko... Pamiętam, gdzie upadł, dobra, jest, jest. Mam teraz takiego ładnego kluczyka, który lata przed nami. Sprawdźmy tylko, czy miałem rację. I... Tak, jakaś dziura z magmą. Aha. To widziałem, że to... Że moja kostka potrafi pływać w lawie, magmie, czy co tam jest, więc może spróbujemy w ten sposób to jakoś ogarnąć właśnie. Tak jak próbowałem wcześniej. Dobra, mamy coś i... Ciemno tutaj, czyli... A, czyli tutaj trzeba będzie tak sobie świecić, dobra. Okej, widzę, że sprawdzian tego, co gra nas nauczyła wcześniej, jeśli eksplorowaliśmy w miarę dokładnie. Nie, podoba mnie się. Muszę F trzymać nadal, żeby to było jasno. O, jakaś monetka może gdzieś tutaj była? Wątpię, wiecie, osobiście pewnie. Takie miejsce byłoby wredne, gdyby zostawiali jakieś monety czy coś, ale z drugiej strony... Jak widziałem, jak twórcy opisują tą grę. Czy w sumie tę grę powinno być prawidłowo, nie tą grę. Ale ogólnie tak, opisują grę. Przy okazji bardzo mi się podoba tej Disney, właśnie takie mroczne to, tak fajnie rozświetla, nie, super to jest zrobione. Ale wracając, to tutaj właśnie duża część to... Duży procent to stawia na... co tam się stało? Ej, coś tam jest? Jakiś... Rogowie tam wyżej? Ale tak, wracając, spora część to jest eksploracja. U zagadki coś takiego. A walka jest bardzo niewielkim elementem, więc... No, eksploracja, wiecie, eksploracja to też właśnie takie mroczne miejsca, szukanie sekretów i tak dalej, więc... Podejrzewam, że tak, może coś tutaj być. Mamy skrzynkę. A, nie ten przycisk. Proszę, nie miecza plus 3! Wiecie co? Właśnie na dwa ciosy pokonujemy tych tamtych podstawowych, więc jej. Drewniany męczyk, jak nas jakieś szmotylek, a to w ogóle mi wygląda na tego Linka, tak, Linka z Legend of Zelda. Interaktywny chyba. I czapka młodego poszukiwacza przygód. Biedny dzieciak zginął walcząc z pomocą czegoś, co przypomina motyla. Bierzesz jego śmieszną zieloną czapkę. Wszystkie pamiątki po poległych bohaterach znajdziesz w swoim domku. Tutaj i tutaj. Chyba nie. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. O tak, no. Sekrecik. Serio? Chwila, ale że serio? To teraz... gdzieś wróg? Okej, wróg. Okej, dwóch takich, to już jest wredne. Ale spokojnie, milion ataków na sekundę ich pokona. I tak wiem, że niewiele widać, no niestety, ja też niewiele widzę. Ocek i... Kojarzę i... Dobrze. Jesteśmy znowu na drodze tam, do, wiecie, do tego. Do rur, tylko teraz nam odcięli tutaj dostęp od jednej strony, a z drugiej strony... Nie, to chyba wszystko tak jak było wcześniej, tylko... A, faktycznie, no, to jest to miejsce. Nawet wyjątkowo nie różni. Nie, dobra, tutaj szliśmy, więc... Tutaj wydaje się, jakby coś mogło być, ale no nie ma, więc... Ja chyba nawet nie byłem. Nie, nie wydaje mi się, żeby tu coś było, dobra. Więc wychodzimy znowu z rury. Kozy tam wcześniej... O, patrz, no faktycznie widać kostkę, czyli to jest ta studnia. No dobra, wróciliśmy tutaj w taki nietypowy sposób. A i tak, swoją drogą na to ulepszenie w ogóle nas nie będzie stać, nie będziemy mogli go brać, bo mamy max 60 monet, on wymaga 65, więc ciekawa sprawa. Dobra, mniejsza i... teraz dopiero... Co tam jest? Tam... Okej. Okay. Jak pięknie się teraz będzie z nimi walczyło, jak łatwo, jak przyjemnie, no tak. Takie zwykłe przeciwniki. I tak, celowo mówię przeciwniki. No po prostu teraz nie mają z nami żadnych szans. Ale dobra. Miałem się skupić na rozgrywce, odkrywaniu i na wszystkim takim, a nie na robieniu jakichś głupot, więc tak. I skoro tam widzę monety, to wiecie, co to oznacza.
O, wiecie co to oznacza. I wiecie co ja wam zaraz powiem. Bo ogólnie oznacza to, to tylko tyle, że no włączyć zmysł. No bo, no bo nety. Chociaż dobra, z drugiej strony może nie powinienem. Teraz idziemy przejmować, patrzcie ile tego mamy. On to i tak nie mogę na nic je wydać, bo tak. Nie ma po prostu żadnego miejsca, nic. Jeszcze na głowę tych potworów, no już to robiłem. Chciałem tu powiedzieć, jak tym razem stał, dobra. Ale mniejsza, skoro już sprawdziliśmy co tam odchłań i tak dalej, to co dalej teraz? Okej, przeciwnik. Bijemy, zabijemy, oczywiście. A i tam jest w ogóle jeszcze jakieś chyba miejsce, którego nie zwiedzałem, więc stawiam tu wrogów teraz z obrażenia. Dawaj tutaj, tak. No ciekawe, jeżeli chodzi o... już więcej monet nie zbierzemy. Jak smutno. Zauważymy, że jeśli chodzi właśnie jeszcze tak wracając obrażenia od wrogów, to one kaczą z systemem piątkowym, czyli w sumie mam 65 zdrowia. Co się podzieli na 5, tak naprawdę, no nie wychodzi tak dużo. Rurka, w której znowu są monetki, ale no full, nie zbierzemy monetek. Jak mi przykro. No to drewniane coś, jeszcze takie coś. No niestety, nie mam pomysłu co tutaj zrobić, więc... No więc tak, może póki co się... Dajmy z grzebaniem w tym wszystkim. Tam byłem, nie jestem pewien oczywiście, czy wszystko znalazłem, ale tak, ważne, że byłem. Tutaj jest przeciwnik, którego pobijemy i w sumie tak, nawet nie ma problemu. Teraz dobra. Stało tylko wspinać się na te wszystkie skałki. W celu, w sumie, w jakim celu? Hej! W tamtą stronę może dostać się do ogromnego kryształu, podobno skrywa potężnego MacGuffina. Tak mi powiedziano. Okej. Tak, 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 tak. Mamy kolejnego. Jeśli utrzymasz równowagę nad tą ścianą i w górę rur, dostaniesz się do dużej wieży. Będziesz potrzebować potrójnego skoku. Okej. Mamy już potrójny skok. Teraz monetki znowu. Aha. Mi podwójnie wystarczył na to, chyba. Chyba jakiś przycisk, co on tam uruchamia? Aaa, dobra, taki jump pad. Czyli to takie, takie po prostu tamto do skakania. Okej, tu był potrzebny potrójny, które no w sumie w tym miejscu nam pozwala tak fajnie sobie to zrobić. Dobra, tylko trochę inaczej. Ejść tam. Gościu, dobrze, dobrze i... Climb the hill, kolejny achievement. Pomaga Fina. A, to jest droga w jedną stronę. Super, czyli będziemy musieli tu przychodzić drugi raz jeszcze później, jako że no, pełno monet. Ale mniejsza. A mam tu jeszcze tą kobietkę czerwoną. Będziesz tego potrzebować. Max monety raz dwa. O, dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Przy okazji tutaj chyba gdzieś jakieś monety widziałem, to od razu. Tak, widziałem dobrze. To od razu je weźmiemy. I będzie można się wzbogacać. I w sumie jeszcze tylko dwie monety i kupimy to ulepszenie wielkie. Dobra, dostać się na szczyt kryształowej wieży. Nie, błagam, nie. Najgorzej. Tak będę musiał przychodzić w sumie w tym. Tak źle, ale ja nie chcę pomijać tak monetek, no proszę cię, gro. Jaki jest sens tych monet, które się tak zbiera? Rogów i tak. No, to te po prostu łupy z wrogów chyba wystarczająco są, żeby pokryć wszystko. Ej. Dobra, mam, nie będzie trzeba wracać aż tak, super. Kazy, czy to... Wow, dobra, miejsce ładne. To mogę akurat przyznać, ładne to co? Okej, dobra. Tam dobra, tylko...
Problem w tym, że to... Potrzebujemy tego całego maga. Daję? Albo jakiś błąd w cieniu. A. Nie wiem. To jest? Okej. O, dobra, są takie, coś znowu. I co dalej? Ciągle jakieś powiadomienie, czy to było odcy? To spróbuję najprostszą rzeczką, można. Dobra, wiecie co? O, przy okazji ciekawa sprawa, nie bije piątkowo. Wiecie, w streamie piątkowym, ale to może kwestia tego, że bije aż tak moc. No, jakiś wróg tutaj? Nie, idź! Idź sobie, o dobra, HP, tak, dawaj żyćko, dawaj żyćko, tak, przyda się żyćko. Ale dobra, dobra. Chyba polazłem w jakieś groźne miejsce, w sumie, z tą wieżą. Ale dobra, przy okazji plus za to, że już dałem coś trudniejszego i... Nie to. Czemu ja ciągle mylę kostkę z tym wszystkim? Telefrag sześcianu mocy? Wyższy poziom walki. Stwórz sześcian wewnątrz wroga, aby go zabić. Okej, ja czuję telefrag. Jak to działa? Aha. Okej, dobra, czyli teraz mogę kostką po prostu bić wrogów jeszcze inaczej. Fajne, fajne. I... Tutaj mamy jakąś ładną wieżę, dobra. Miliony wrogów. Co to ma być? Halo, to nie fair, czemu on szczylo? Wrogom nie wolno szczylać, halo. Nawet ja tego nie potrafię, a oni to potrafią, no, no to skandal, no. I coś tu jest więcej, czy... Bardzo w takim wypadku, jak nic więcej nie ma, to chodzi. Też powspinamy się po mnetki, żeby tutaj... Nie... Idziemy, tak, i coś jeszcze? Kami? Dobra, widzę ją, widzę ją. Mimo tego, że tutaj mocno świeci to wszystko i max zdrowie. Max zdrowie, okej, okay. plus 5, okej. Okay. Wiecie, nie widziałem po prostu ile jest tego maksymalnego zdrowia, bo... Jak zwykle tekstury musiały się na siebie nachodzić i nie widziałem. Ale mniejsza, dobra, mamy kolejną fajną rzecz, tylko... Chyba nie był nasz główny cel, nawet zdecydowanie nie był. Patrząc na to, że mam... Dobrze, wejść na szczyt kryształowej wieży. A, to... Dobra. Okej. Okay. Znaleźć coś i... Pożar tę chatę, jeśli przyniesiesz mi wszystkie magiczne muszle z tego regionu. Sześć pozostałych. Sześć pozostałych. W tamtą stronę znajdziesz kolejną muszle. No i znowu? Halo, czemu tak dużo nagle... Jakiś szczelców jest. Aha, i to jeszcze na podwyższeniu, no super po prostu. Super po prostu. O, i jeszcze tutaj? Halo, grot! Nie oszalałaś trochę? Nie, moim zdaniem poszalała i to ostro. Okej, dobra. Chyba... Przypadkowo znalazłem rozwiązanie jakiegoś sekretu. Co my tu mamy? Zbrojka! I w ogóle patrzcie, widać na nas. Tylko obrażenia powyżej 3 mogą cię teraz zranić. Kaktus nie wyrządzają ci już krzywdy. Ej! Okej. Wiecie, możemy się przytulać do kaktusów i nic się nie dzieje. Ciekawa zmianka, ale dobra. Jakieś przejście. No dobra, to pozwólcie, że oczywiście pobiegamy wszędzie, gdzie się da, poszukamy jakieś rzeczy. W ogóle ten kamyczek tak nie pasuje, ale dobra, nic z tym chyba nie zrobię. No bo tak, no co więcej można robić, jak nie łazić i zwiedzać, chociaż dobra, widzę tych trupków, magów, czy co to tam jest. Dałem, że ten przycisk otwiera drzwi na samym szczycie wieży, rozumiesz to? Tam będzie otwierał, ale... Jak tam mam wejście tutaj zostawić, to wiecie, no tą kostkę. Brakuje mi... Mamy muszelkę, okej.
Ponoć było ich tu gdzieś 6, więc... Cek, pozwólcie, że chodzę. Pobiję tych wrogów, poszukamy muszlów. Wiecie, tak... Głowy. I otworzyć. Co tu więcej powiedzieć? No, o, kolejna. Dużo tu kaktusów. Tak, to zdecydowanie. Po prostu bardzo dużo tych kaktusów tutaj. W jakim celu? On je co chwilę? Dopóki się nie zdobędzie, wiecie, tego fajnego, tego co tu mam. Tak poza tym to nie wiem i... Ani z klocka, ani nigdzie nic. Nie, po prostu nie ma. Więc tak, chociaż jedyne co podejrzewam, że mogłoby zadziałać, z tego co tutaj widzę, to... Patrzcie, błąd. Piękny błąd, no, bardzo piękny. Ale tak, to jest taki, można powiedzieć, dziwny pomysł, którym pozostał z lat dziecięcych, kiedy to jeszcze jako podstawówkowe oglądałem Minecrafty. I było, były coś takiego jak parkury minecraftowe, gdzie często w jakichś takich kaktusach tylko. Tam za dużo, tak, chyba za dużo trochę. Gorzej, wiecie, z tym sterowaniem, bo ta postać... Po prostu czuję, że mi się ślizga. Ja to... Kiepsko. A może... No nie. Ale dobra, faktycznie to ma jakiś... ten... jakiś sens, więc... Jak już tu jesteśmy, to wiecie, mogę równie dobrze sprawdzić. Aha. Bardzo fajnego w tej gierce. Nie spra... Daj, oczywiście. Co mi się podoba, to że naprawdę, popatrzcie na... robione. To trochę mi to zastanawia, że takie kamienne ściany czy coś, a to wszystko... Chodź wewnątrz... To jest zastanawiające. No okej, okay, jakieś kamyczki rozumiem, ale to nie wygląda na jakieś kamyczki po prostu. Wracając do tematu, bo już się pogubiłem. Ale pomijając to, właśnie, że są takie kamienie, to popatrzcie jak to wszystko fajnie wygląda. Jak to wszystko jest naprawdę fajnie skomponowane. Naprawdę, no, skaczemy po zabawkowych kaktusach. Tutaj gdzieś mamy no właśnie jakiś zwykły kaktus, który dla nas jest olbrzymi. Tutaj jakiś kamyczek, tutaj jakiś klocek, tutaj jakieś zabawkowe płotki, które w sumie my... Walne... spokojnie. Nie, to nie była zwykła, czyli jakoś tam serio trzeba było wejść. Nam chyba na wyższy skok niż normalnie. Nie, dobra, może się utrzymać. Przez chwilę. A, no cóż. Czyli prawdopodobnie znalazłem sposób, jak to zepsuć. Jeli. Może tylko. Spróbuję jedno. Bo tak, to jest wymagające skilla, zwinności i innych takich rzeczy, ja tego nie posiadam. Ewentualnie jeszcze co mogę zrobić, to spróbować oszukać się tego kaktusa. Okej, czyli w ten sposób mogę raz podskoczyć. Dobra. Okej, chyba tam... Tak, tam po nie kombinowałem, ale okej, okay, tak oszukałem system i to zadziałało, więc... Dobra. Fajnie. No, minimalnie. Okej, okay, czyli tutaj chyba trzeba będzie kostkę dostawić, albo nie wiem co. Ale tak, najważniejsze, że mam jakiś tutaj ten odbijak, więc cokolwiek tutaj trzeba, to
sobie spokojnie poradzić. I tutaj na kaktus, tak, tak, tak. Tak. I teraz kostkę. Kostki tutaj i dobra, mamy to. Ciekawy pomysł. Najbardziej tak mi się podobało to, jak zepsułem ten system. Ale tak. Ej, masa wrogów oczywiście. Co innego mogła nam gra dać w nagrodę za taki challenge, który z perspektywy każdego, kto ma jakąkolwiek zwinność i refleks, to pewnie był niczym, ale dla mnie to było wyzwanie, więc no. Oczywiście, że przecież za takie rzeczy się dostaje w nagrodę wrogów. Ale dobra, nie. Nie, okej, nie jesteś tak źle. Jest skrzynka i czerwony księżyc. Wygląda bardzo cennie. Może się na coś przydać. Czyli mamy jakiegoś... Mamy, tak, jakiegoś tajemniczego księżyca, który wygląda cennie, więc obstawiam już, że będzie jakaś potem oferta, nie wiem. Możesz kupić jakąś rzecz za te księżyce i to będą jakieś super power upy, wiecie, plus, nie wiem, plus 20 do obrażeń, czy coś. Fajnie by było. A póki co, okazji, brawo ja, bo pomyślałem o tym, żeby tutaj się wspinać i proszę, co my tu mamy? Skrzynka, oczywiście. A w niej obrażenie miecza plus 1. I by niewielki upgrade, i to dosłownie teraz to jest, było 10%, czego... Aż nie, no trochę... Tam jest 12%, więc z perspektywy takiej procentowej może nie wydawać się to najsensowniejsze. Ale z perspektywy ogólnych i... w ogóle jakiś taki... Właśnie z perspektywy takiego powiedzmy... Nie, to było dobre i w sumie tam mogło być. Ale trudno już się... Chodźmy tutaj po prostu zbierać, zwiedzać i tyle. Tak, no... Nie wiem, czy wy to słyszycie tak w moim głosie, czy nie słyszycie, czy coś, bo... No nie ukrywam, dużo osób mi mówi, że z mojego głosu czasami ciężko wywnioskować, jakie emocje mną teraz rządzą, czy coś. Teraz mam jakieś dziwne miejsce, nagle secret account. Więc... Ale tak, więc nie wiem, czy możecie to wywnioskować, ale... Ja po prostu... Max minute teraz dwa, nie? No to już jest super. Ale tak po prostu mi tak to się podoba, tak jestem zadowolony, taką satysfakcję czuję z tego wszystkiego, co my tutaj teraz robimy, że no... Po prostu... Nawet nie umiem tego ubrać w słowa. I... Czy coś, co... Ale tak, niektórzy się skarżyli, że ciężko mnie odczytać, jeśli chodzi o to, co mam na myśli, o co mi chodzi, czy jest to, czy nie. Ale mniejsza o to naprawdę. Skupmy się. Czy coś? Ale dobra, mniejsza z tym, gdzie jesteśmy. Ważne, że możemy chodzić po tych skałach i... O! Wróg! Pa, wróg! Pa! Dobra, ale mniejsza. Wiem, że niektórych może też to irytować, że tak się tu rozpraszam, gadam o jakichś głupotach, łażę nie wiadomo gdzie. Zamiast doruszyć fabułę, robić to, co gra mnie prosi i tak dalej, no ale prawda jest taka, i naprawdę prawda jest taka, że ja nie po to gram w tą grę, żeby po prostu stricte raszować fabułkę i robić co chcą ode mnie. Nie, ja tu łażę po to, żeby dobrze się bawić, czerpać radość, przyjemność w ogóle. Tak. Regeneracja zdrowia plus 5, fajnie, oraz... Propos Minecraftów, to mi przypomina jakiś kamień minecraftowy, tak trochę z wyglądu. Nie powiem jaki konkretnie, ale kojarzę, że chyba coś takiego było w Minecraftach, jak... Nie, jak ostatnio grałem, bo... żeby tak być szczerym, kiedy ja ostatnio grałem, to nawet nie pamiętam. Ale tak jak ostatnio, one powiedzmy tak sprawdzały jakieś tam takie informacyjki, delikatne, co tam się pozmieniało, co tam jest, co tam nie ma i tak dalej. To chyba taki kamień tego typu był i... Tutaj zamknięci, czy coś? Chyba parkour, parkour, mnie znowu czeka. Ale tak, parkoury nie trudne, nie straszne mnie. Łatwo to wykonać, w szczególności jeśli się pamiętam. Za dobrze kostkę to można oszukać system. Tak, więc jej, mamy jakieś nowości, nawet nie wiem. To mnie ogólnie napadło, żeby tutaj przyleść i u. Tam z tego za bardzo. Ale jak już się nauczyliśmy wcześniej, są fajne sposoby, jak zapobiegać takim działaniom. Oto. Tak.
Teraz szybko bierzemy monetki. Miejmy nadzieję, że to zadziała, bo jeśli nie, to będę musiał chyba zdobyć prędkość razy 5 czy coś. Pada. Padła w zły sposób, bo jakby inaczej. Będzie współpracować z moimi planami. O czym powinienem wiedzieć już od dawna. Ale tak. W teorii powinna tutaj zostać i chyba zadziałać, bo tak to trochę wygląda, ale... Nawet nie jestem pewien, czy to tak wygląda, czy mi się tylko wydaje, czy jak. Faktycznie działa, dobra. Czyli tam musiałbym bardzo źle ustawić. Teraz tak kucamy. Fajne dźwięki w ogóle wydają te kryształki. I to, że właśnie... Fajne to jest to, że w zależności od tego, co bijemy. Zawsze, ale... Chyba co też narzekać i... Wielbię rzucać sekretami. No i nawet... Teraz ładny sekrecik. Dwie monetki. Nie będzie wielkie. Jak brawo ja, za to, że wypaczałem. Tutaj coś takiego jeszcze jest w postaci skrzynki. A w skrzynce mamy... Święty miecz, w ogóle patrzcie, mieczek dostanie aureolkę, czyżby? Niszcz drewniane groby. Teraz możesz niszczyć drewniane groby i uniemożliwić wrogom utwierdzanie się w nich. Achievementik Holy Sword oczywiście i... Szkoda, że mieczek teraz nie ma tej aureolki ani niczego. Może ma, ale tego nie zauważam. Ale mniejsza. Teraz już wiemy jedną rzecz. Te drewniane krzyże da się rozwalać. Więc... Jej, przynajmniej tyle. Czyli jeśli teraz jakieś takie znajdę, to... Będę musiał... Pierwsze widzę muszle. Jakieś takie zestawy alchemiczne i... Tałki? Okej, dobra. Wiem, czym się chyba żywią te takie właśnie nasze ludzki kryształami. Szybkość regeneracji razy 2. Okej, fajne, ale czy potrzebne aż tak bardzo, to nie wiem. I... Tam nie pichcą. Okej. No dobra, no. Nic tam nie pichcą. Więcej, czy to tylko tyle? Zdarza się. O, dobra, grób i... O, zanieczyszczenie grób dostajemy fajne monetki. Okej, okay, dobra. To co my tu mamy w ogóle? O, kolejny grób, dobra, dobra. Ale fajny święty dźwięk przynajmniej jest taki. Teraz już chyba wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko. Przyszliśmy po tą wieżę, ja tutaj biegam po jakichś pobocznych miejscach, szukam muszli, bo ktoś mi kazał, inne takie głupoty. No nie, tu jest jeszcze pewnie dużo do zrobienia tylko. Ja jak zwykle się rozpraszam byle czymi. O, dobra, drewniany grób, to oczywiście rozwalimy. Właśnie zamiast robić tego wątka, to robię swoje. Jak z tymi straszą 33 minut, dobra, nie jest to najlepszy czas, patrząc na to, jak dużo błądzę i nie robię niczego pozytywnego. Tutaj już byłem, okej, okay, full focus. Ja, tak, tutaj ten gość mówi. Ja, nie pichci, czy co, jak to? Zresztą nie wiem, gdzie byłem, gdzie nie byłem. Musimy po prostu znaleźć jakieś takie chyba relatywnie punkt odniesienia, żebym skojarzył jakieś miejsce. A, dobra, jesteśmy przy kaktusach, okej. Okej, to teraz mniej więcej... Teraz znowu będzie wyskakiwało mi, że znajomi coś grają, ale mniejsza. Pod kryształem znajdziesz McGuffina. McGuffina, opowiadałem, że hafo były do przodu. Okej. Dobra, hafo były do przodu. Cały sposób na powiedzenie, słuchaj goście, ty to, musisz to zrobić, żeby pójść dalej z fabułką. Działem, bo w sumie gra i tak mi dała zadanie, żeby tutaj poleścić go. Afin?
Bo tutaj ciekawego takiego jest, czy nie? Okej, czyli spadłem po nic tak w sumie. To, że coś tutaj naprawdę było. A gadał przycisku, to wiem. Gotujący, czy tam pichcą? Aj, niestety teraz to mi się wydaje, że w ogóle... Biegam. No cóż, tak to jest, jak się człowiek rozprasza byle czym. Niestety. A, dobra, tu są... Ale nie do końca. Przy okazji... się nim zająć. Dobra. Super, super. A dobra, byliśmy tam przecież. Ja jestem dzisiaj. Stu. O nie, strzelający jeszcze. O, tam u góry nadal. To jest... Może w sumie warto byłoby jeszcze raz zobaczyć. Okej, okay, jeszcze oni. Bo oni mogą być zbyt proste, zbyt kolorowe. Nie, no ja pewnie zbyt szalenie biegam, zbyt nieuważny jestem, żeby zauważyć tym. To może sporo utrudnić. Swoje nieumiejętności, ale tak. Szukanie znajdziek tego typu jakkolwiek przyjemne może być, czy coś. No tak, totalnie nie jest na mój styl, bo ja mam. O, przez co? No, potem nie znajduję. Totalnie już z nim. Jak się nazywa? Szukać tych wszystkich. Dalej i... Gafin należy do muzeum. Okej. Okay. I ty nie powiesz, że tego gościa rozpoznałem? Wygląda jak jakiś Indiana Jones. Dobra, tamta dwójka to jest. A, skrócik. Fajnie, fajnie, że... Ja tak myślę tych skrótek. Okej. Okay. Wrogów zostało. A tu. Właśnie. Teraz wiem. Gra mówiła, że tam to ponoć otwierał górę, a tutaj potrzebujemy tej kostki. Chociaż w sumie takie zwykłe zarzucenie kostki raczej nie powinno być aż tak strasznie trudne. I co tu mamy? Dwie monetki. Serio. Taki sekrecik. W sumie dobra, to nie był sekrecik, więc ciężko mówić w rzeczach. Ale takie coś tylko dla... Wrócić, ja wiecie.
Super, i co tutaj mamy zrobić? Coś upada, dobra, to co? Dalej. A, i mamy dziurę, dobra. Halo, co jest? Że tak wolno. Proste, musimy po prostu postawić kostkę. A, jednak nie. Dobra. Ale to jeśli kostka tam nie pasuje, to znamy rozwiązanie, to jest oczywiste. Jak tam nie mogę kostki, to tutaj kostkę. I uwaga, uwaga, czy tym razem dobrze pomyślane? Tak, chyba dobrze. Okej. Okay. Tak, wygląda na to, że brawo ja. Potrafię myśleć w podstawową logikę i takie inne rzeczy, więc jej. Byłbym powinien zauważyć coś takiego. O, świadczy o mnie dobrze, że albo wyeksplorowałem wystarczająco dobrze, albo jeśli tego nie zrobiłem, to przynajmniej no. To, co pominąłem tutaj, nie było aż tak super idealnie ukryte, że no. Znaczy, było tak dobrze ukryte, że no. Nie było to dobre. Też mogło też być i. Mamy kolejny teleport i mogę w sumie dzięki temu teleportować się pozbyć bójki, która mnie irytowała wcześniej, więc. Papa! Papa, wrogi! Ale najpierw was muszę posiekać. Dzielny, bo oczywiście kostkę nie chciałem. Skoro mam tutaj właśnie to przejście, to z przyjemnością mogę się tym zająć i tak dalej. No, nawet nie mam co więcej o tym mówić. I dobra. Tak, super, skaczemy, jesteśmy z powrotem. A, w ogóle chwilę tutaj? Nie powinniśmy tam gdzieś. Doznam laga, po prostu laga mózgu. Dobra, wiecie co, ja ślepy byłem po prostu, nie zauważam, że to jest... O, tutaj... Nie, spowodnica to nie jest suwmiarka... Mniejsza nazwę. Ja jestem słaby w nazywaniu rzeczy. Ale wiem, do czego to służy, to... Poziomica, tak! Tak, poziomica. To właśnie do poziomowania rzeczy i fajnie, mieczek plus jeden znowu. Nie zauważyłem wcześniej przejścia po poziomicy w to miejsce. Ja właśnie w sumie jestem głupi, jeszcze nie sprawdziłem nawet jak działa przycisk, a już coś tutaj... Okej... Dobra. Kolorek, który tutaj jest i takie rzeczy podpowiadają mi robić. I czy okaże się geniuszem, czy jak zwykle zlamie totalnie? Zaraz zobaczymy. Zbierać, wyzwiedzać, ale... Na razie tak, i uwaga, 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 uwaga! Czy sytuacja, czy nie? Chyba tak. Chyba zasługuje, bo rozwiązałem to w prawie. Nie ten przycisk. Idź kostka, bo czy mi nie zrzucisz coś. A w tej skrzynce co mamy? Max zdrowie plus 5. Przyjemne ulepszenie. Teraz... Aha, dobra. Dobra, jejek. Fajny pomysł na to, żeby to wykorzystać. Dla nas na razie, chyba? Czy bez kostki mogę robić i teraz coś zepsułem? To był w ogóle taki fajny... jakby... tron kryształowy i co my tu mamy?
No, co to jest? Chyba wybierz broń, strzel z pistoletu, co? Aha! Okej, to teraz takiego... Lastera mamy! Chyba... I przez przypadek strzeliłem coś takiego nawet i to otworzyło przejście. Dobra. Dobra. Albo tak, albo tak. Szkoda, że nie mamy... Słyszę wrogów. Słyszę wrogów i w ogóle 15 obrażeń. Większy niż mieczek. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Jełopie, jeden zły niedobry. Giń. I nagle fioletowy klocek spadł z... Co? Co on za... Nagle fioletowy klocek spadł z nieba. Spójrz na tego biedaka. Nie. Tapka poszkowacza przygód. Ktoś rzucił sześcian mocy prosto na głowę tego kolesia. Dobra robota. Teraz nie żyje. Bierz jego znoszoną czapkę ze sobą. Wszystkie pamiątki po poległych bohaterach znajdziesz w swoim domu. Czyli właśnie Indiana Jonesa zabiliśmy. Nie, ja po prostu nie wierzę. Ale tak. Stało się. O, ale dobrze. Mamy blastera. Na cokolwiek on jest potrzebny. Tak, w sumie widziałem, że tam pozwala uruchomić te wszystkie przejścia. I dobra, w sumie... Hej. Tam możemy otworzyć przejście i tak dalej. To, a tym bym mógł zakończyć odcinek, ale... Powiedzmy, że jeszcze trochę dłużej, bo chcę jeszcze znać tę muszlę. Dobra, pokazuj, gdzie jest muszla. Pokazuj. I musimy po prostu szukać. Czy jakaś inna, w sumie nie wiem. Pamiętam, że jeszcze było jedno miejsce z taką jakby popękaną szklaną podłogą, gdzie... Sprawdzić. Wiecie, no po prostu jak już przy tym jesteśmy... A i tak przedłużam odcinek, bo stwierdziłem, że no przedłużę sobie. Pamiętam, gdzie to było. Podejrzewam, że znajdę teraz jak na złość. Tron. W sumie nawet nie mam pomysłu, jak to ogarnąć, więc okej, to nie to. Ale pamiętam, że to właśnie było w jakichś takich blokach. Więc może naprawdę gdzieś to znajdziemy. Tak, tutaj, dobra. Ej, to przejście do kolejnej muszli. Okej, czyli tych muszli bez tego McGuffina i tak mnie ogarnął. Mam tutaj też zdrowie plus 5, okej. Fajne. Dobra. To odnieśmy może do tego gościa. Dobra, dobra, cichaj tam, ja już wiem, że to zrzuciłem mu na głowę i że on nie żyje, nie musisz się tak... jeszcze mi tego przypominać. Wiem, że jestem okropnym. Jak to w sumie by wynikało, skoro królowa co mamuś? Teraz tam. Dobra, mniejsza z tym. A, idziemy w tamtą stronę i gdzieś tu właśnie według tego powinno być. Dobrze, pokazuję te kierunki, a nie jakoś tak byle jak. Się przekonamy mniej więcej. A... I... Okej. Idąc... Jak mi się wydawało, że to będzie źle, to znalazłem tą muszlę. Przecież nie były jakoś szczególnie dobrze ukryte, tylko jak zwykle ja miałem dużo chaosu, chociaż dobra. Jedna tam była dobrze. Tego. Ja bym się spodziewał pewnie wstępnie. I tak. No i... Dobra, dzięki. All Shells Achievement. Mamy tutaj... Złożenia pistoletu plus 5. Okej, już jest większy, mocniejszy i... rura? Która prowadzi... Okej. Powrotem, ale jakieś... wielkie monstrum ogniste
Chcę nas zabić. Hej. Wygląda na skróca. Dzięki w ogóle, ale zanim to jeszcze otworzymy tamto przejście i na tym będziemy kończyć. Resztę takich rzeczy to już posprawdzam w kolejnym epizodzie, który nie wiem czy będzie, czy nie. Wszystko się jeszcze okaże, a póki co idziemy tutaj i właśnie chcę zobaczyć. Tak na zakończenie wszystkiego, chociaż i tak już mam 50 minut, więc powinien. Ja prowadzę nas to... całkowicie innego regionu. Chyba? A nie, nie. To to samo, tylko że w jakimś innym miejscu. Więc mówicie, że świat to tak naprawdę gigantyczna piaskownica? Wątpliwego istnienia, co? Piaskownica zbudowana przez niego. On wszystko kontroluje. Czego wątpisz w jego istnienie? Ej, mniejsza. Ale okej. Teraz już tak całkowicie super. Wszystko fajnie, że ogarnięte. I tak, na tym na pewno zakończymy odcinka. Ja tylko powiem tyle, że pomiędzy... zbierać te monety, które tam zostawiłem na trasie. Nie będzie to jakoś w świecie skomplikowane, bo tego dużo nie ma. Ale tak, ja spróbuję. I w następnym odcinku już zobaczymy co dalej. A póki co to tyle i... po prostu trzymajcie się. Hej, hej!